Beata Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Po intensywnych burzach i ulewach strażacy interweniowali w Polsce kilka tysięcy razy. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w Małopolsce. Zalany był prawie cały powiat limanowski, a w miejscowości Łapanów koło Bochni woda dostała się do wielu domów. Zarząd województwa małopolskiego podjął decyzję w trybie pilnym o przekazaniu 2 milionów złotych w formie pomocy finansowej gminom i powiatom, które ucierpiały podczas ostatnich ulewnych opadów deszczu. Podjęliśmy na posiedzeniu zarządu decyzję o wyasygnowaniu 2 milionów złotych na wsparcie finansowe dla tych gmin i powiatów, które w sposób najbardziej znaczący ucierpiały, jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną czy infrastrukturę społeczną. Ponadto zarząd województwa małopolskiego przeznaczy 1,5 miliona złotych na usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich. Wyasygnowaliśmy 1,5 miliona na usuwanie skutków na naszych drogach, ponieważ nasze drogi też ucierpiały, w związku z tym będziemy szybko reagować, żeby te drogi wróciły do pełnego poziomu bezpieczeństwa. Wojewoda Małopolski jest przygotowany, by mieszkańcy, których budynki zostały zalane, otrzymali 6 tysięcy złotych jednorazowego wsparcia. Jeśli tylko wnioski pojawią się o to wsparcie za pomogą tą taką pierwszą, najbardziej potrzebną w kwocie do 6 tysięcy złotych, to my te zapomogi będziemy na bieżąco realizować już od dnia jutrzejszego. Dodajmy, że władze województwa cały czas monitorują sytuację, będąc w stałym kontakcie z samorządami. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Edward Czesak ze zarządu województwa małopolskiego spotkali się ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą. Mowa była o pomocy województwa małopolskiego w związku z trudną sytuacją hydrologiczną w sąsiednim powiecie, a także rozmawiano o inwestycjach drogowych na terenie powiatu. Wśród nich poruszono kwestię budowy sądeczanki i wchodzącej w jej skład zachodniej obwodnicy Brzeska. Mamy bardzo dobrą informację. W ubiegłym tygodniu rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zwiększył limit środków na drogę krajową numer 75, zwaną popularnie sądeczanką. Razem ponad 3 miliardy złotych na sądeczankę. Samorządy powiatu brzeskiego porozumiały się co do przebiegu i na terenie naszego powiatu panuje zgoda co do wytyczenia tej trasy. Mam nadzieję, że na sąsiedniej Sądecczyźnie również taki konsensus zostanie wypracowany. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na projektowanie i budowę obwodnicy Brzeska, która jest fragmentem sądeczanki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zakończyć budowę tego odcinka w 2023 roku. W trakcie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku mowa była też o zagrożeniu hydrologicznym i związanej z tym pomocą, którą gwarantuje województwo małopolskie. Przyjechałem, aby poinformować pana starostę, że dzisiaj Sejmik podjął rano decyzję o przeznaczeniu 2 milionów na wsparcie tych wszystkich gmin, które w województwie małopolskim w ostatnim czasie zostały dotknięte powodzią. Na szczęście powódź ominęła powiat brzeski, jednak mocno dotknęła sąsiedni powiat bocheński. Z soboty na niedzielę opady deszczu były tak silne, że w miejscowości Łapanów wylała rzeka Stradomka. Samorządowcy z terenu powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego spotkali się w Tarnowie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i członkiem zarządu województwa małopolskiego Edwardem Czesakiem. Rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu środków pieniężnych z rządowych programów, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie spotkania minister zachęcał również do składania wniosków na przebudowę mostów czy budowę przystanków. Bardzo proszę, przygotowujcie inwestycje. To moje marzenie, marzenie premiera Morawieckiego, pani premier Szydło, w tym, aby drogi samorządowe w Polsce wreszcie były bezpieczne i żeby zmieniły swoje oblicze. O inwestycjach prowadzonych na terenie swoich gmin i powiatów mówili też biorący udział w spotkaniu samorządowcy. W trakcie rozmowy z ministrem padło też wiele pytań od samorządowców z zakresu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dodajmy, że spotkanie z ministrem Adamczykiem odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Wsparcie dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej oraz inwestycje realizowane na terenie powiatu. To główne tematy poruszone podczas wizyty wicemarszałka Łukasza Smułki oraz Edwarda Czesaka z Zarządu Województwa Małopolskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie z samorządowcami Dąbrowszczyzny pozwoliło na omówienie najważniejszych potrzeb, szczególnie w czasie pandemii. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pakietu medycznego Samorząd Województwa Małopolskiego przy udziale środków europejskich przekazał środki do szpitala Dąbrowie Tarnowskiej ponad 500 000 zł. Również zdecydowaliśmy na przekazanie nowego ambulansu kompletnie wyposażonego po to właśnie, żeby mieszkańcy powiatu dąbrowskiego czuli się bezpiecznie. Wsparcie dla dąbrowskiej placówki było bardzo potrzebne. Szpital jako jedna z 10 małopolskich placówek leczniczych jest wyposażony w laboratorium, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie badań na COVID-19. Zakupiony sprzęt podniesie także jakość świadczonych usług w leczeniu chorób innych niż COVID. Dodajmy, że podczas wizyty marszałkowie mieli także szansę zobaczyć te inwestycje, które na terenie szpitala zostały już ukończone, oraz trwający remont oddziału dziecięcego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.